Dzień dobry, kochani, czy mnie słychać? Słychać bardzo dobrze. Witaj, Kasiu. Bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami. Bardzo Ciebie dobrze widzieć. Ciebie też, Julia. Naprawdę fantastyczna, fantastyczna konferencja. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Zawsze wspaniale jest być w Waszym gronie, ponieważ to jest cudowna praktyka. Ja jestem filozofem i etykiem, filozofką i etyczką i w związku z tym przede wszystkim zajmuję się teorią, ale też dzięki Tobie i dzięki Twojej szkole mogę tej praktyki czasami zasmakować, być z wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi studentami, no i dzisiaj z Wami. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, kochani. Ja będę mówiła o efektywnym altruizmie, który jest takim wspaniałym połączeniem tematów teoretycznych i tematów praktycznych. Efektywny altruizm jest w zasadzie w tej chwili, no można powiedzieć, ruchem społecznym, rozwijającym się bardzo prężnie już od co najmniej 10 lat, ale oczywiście początki swoje ma w filozofii właśnie, i to filozofii, którą ja się zajmuję, to znaczy w utylitaryzmie, i pozwolę sobie od tego zacząć. Efektywny altruizm, tak jak mówię, to ruch społeczny, który no, za główne zadanie stawia sobie zwiększanie dobra na świecie. Tak ogólnie mówiąc, to jest maksymalizacja dobra. I teraz podstawowymi problemami będzie oczywiście, w jaki sposób maksymalizować, ale jakie dobro, to znaczy czym jest to, co właśnie powinniśmy maksymalizować i oczywiście komu. I tym zajmuje się, tak jak mówię, utylitaryzm, to jest taka teoria etyczna, która, no, swój początek to oczywiście pewnie sięga i trochę tak filozofii greckiej i epikurejczykom, bo to jest przede wszystkim jednak hedonizm. Natomiast no, taki współczesny początek to jest XIX wiek i takie trzy ważne nazwiska filozofów brytyjskich to jest Jeremy Bentham, John Stuart Mill i Henry Sidgwick. I oni wszyscy właśnie uznali, że powinniśmy, czyli naszym obowiązkiem moralnym jest maksymalizacja dobra jak największej liczby osób. I teraz oni w trójkę uznali, że tym dobrem jest przyjemność, dlatego są to hedoniści, ale oczywiście, ponieważ są to utylitaryści też, no to nie chodzi, broń Boże, tylko o własne dobro, czy też własną przyjemność, ale o przyjemność ogółu. I teraz jest to pytanie o ten ogół, prawda? To znaczy, czym są ci, którym to dobro powinno być maksymalizowane? Jeremy Bentham już w zasadzie jako pierwszy no, wspomniał, że nieważne jest to, czy ktoś myśli, tylko ważne jest to, czy ktoś czuje. I w związku z tym do tego ogółu zaproponował, aby włączyć inne zwierzęta czujące właśnie, czyli po prostu również zwierzęta tak zwane nieludzkie. To na razie był tylko taka drobna podpowiedź. W zasadzie John Stuart Mill tego no jakby nie powziął i nie rozwinął, ale ta idea rozwijania tego kręgu istot, które powinny nas interesować i których dobro powinniśmy zwiększać, no jakby zaczęła się rozszerzać. Więc to jest, oni są tymi klasycznymi. I tu dwie główne cechy, czyli pierwsza to jest właśnie maksymalizacja. Nie chodzi o to, żeby robić po prostu coś dobrego w życiu, tylko chodzi o to, żeby starać się robić jak najwięcej tych dobrych rzeczy. No i druga cecha to jest bezstronność, czyli właśnie no, nie tylko maksymalizujemy dobro, ale nie myślimy tylko o sobie, ani nawet nie przede wszystkim, ale traktujemy własną osobę jako tylko jedną z wielu innych. Bentham wypowiedział takie słynne zdanie, że powinniśmy każdego traktować tylko za jednego i tylko tego jednego.
I to jest wiek XIX. Później mamy taki okres, powiedziałabym, dosyć sporego tąpnięcia. Początek XX wieku nie kochał utylitaryzmu. Później mamy dwie wielkie wojny światowe i upadek jednak wartości. No a później szczęśliwie to są lata 70. i postać Petera Singera, jednego z najważniejszych filozofów współczesnych, który napisał taką książkę Animal Liberation, czyli Wyzwolenie zwierząt, to jest 1975. Singer był i jest utylitarystą, który właśnie powiedział, no, że maksymalizować to dobro powinniśmy nie tylko w stosunku do ludzi, ale również do zwierząt i w ten sposób zapoczątkował taki ogromny ruch wyzwolenia zwierząt właśnie i nadawania im praw. Więc to jest ten utylitarystyczny początek. Drugą rzecz, jaką Singer zrobił bardzo ważną i która już jest bezpośrednim właśnie powiązaniem z efektywnym altruizmem, to jest taki artykuł, chyba jeszcze wcześniej, to są początki lat 70., w którym zaprezentował przykład tak zwanego tonącego dziecka, drowning child example. Przykład jest następujący. Idziemy sobie, załóżmy, do pracy, przechodzimy przez jakiś park, w tym parku nie ma ludzi, ale słyszymy, że coś się dzieje w niedalekiej fontannie albo no, w niedalekim jakimś bajorku. Patrzymy, a tam tonie dziecko, małe dziecko. Co robimy? Singer się pyta. Oczywiście jak przedstawiam ten przykład, to każdy na mnie tak patrzy z lekkim powątpiewaniem, ale o co chodzi, prawda? Dlaczego ja się o to pytam? Przecież odpowiedź jest zupełnie jasna. Singer dalej się pyta i mówi tak, załóżmy, że mamy na sobie buty i spodnie i wiemy, że w tym bajorze czy w tej fontannie zniszczymy sobie te ciuchy. Jednym słowem stracimy w naszych warunkach, nie wiem, paręset złotych, tak? Czy wciąż powinnam ratować dziecko? No i tu moi studenci przynajmniej zaczynają się rozglądać, czy pani jest przy zdrowych zmysłach. Oczywiście wszyscy rzucamy się i ratujemy dzieciaka. Ale Singer buduje ten przykład specjalnie, ponieważ on mówi, jeśli jest to dla was zupełnie oczywiste, że dziecko należy uratować, nawet za cenę paru stów, które będziecie musieli przeznaczyć na nowe buty czy też nowe spodnie, no to dlaczego trudno nam jest wziąć i wysłać te pieniądze na jakąś akcję humanitarną, która ratuje życie dzieci od głodu, na przykład nie wiem, w Afryce czy w Azji. Wtedy Singer mówił o Bangladeszu, ponieważ był olbrzymi kryzys humanitarny właśnie w Bangladeszu ówcześnie. No i to pytanie, jakby ten taki, no, to pytanie trochę szokujące, prawda? Porównujące tą sytuację taką zupełnie oczywistą, kiedy my wiemy, co mamy robić, dzieciak jest pod ręką, przechodzimy obok niego, widzimy tą sytuację, rzucamy się na pomoc, a Singer mówi, owszem, sytuacja jest w tych warunkach zewnętrznych trochę odmienna, no bo dziecko na przykład jest w Afryce, nie widzimy go, nie znamy imienia, nie dajemy tej pomocy bezpośrednio, prawda, ale przez jakąś akcję humanitarną. No ale jednak zakładamy, że takie akcje humanitarne, czy też prawda, jakieś organizacje pomocowe są właśnie po to, żeby tych ludzi od śmierci czy głodu uratować. I to był początek, tak jak mówię, początek takiego myślenia, że naszym obowiązkiem nie jest dbanie tylko o siebie, czy też o tych, którzy są nam blisko, albo tych, których widać, ale również o tych, o których w ogóle nie wiemy, prawda? Nie znamy ich i tylko rozumiemy, nie wiem, z telewizji, czy gazet, czy w tej chwili internetu, że są w wielkiej potrzebie.
ta dyskusja i ten przykład Singera i artykuł jego jest jednym z najbardziej czytanych, najczęściej czytanych artykułów filozoficznych w ogóle w tej chwili. I ten przykład tonącego dziecka jest pewnie najbardziej znanym przykładem filozoficznym, oprócz może jeszcze kolejki. I to pytanie o nasz obowiązek moralny, no tutaj jest stawiane jakby bardzo silnie, a w tej chwili właśnie przez owych efektywnych altruistów. Czemu przez nich? No przede wszystkim właśnie dlatego, że opiera się ten efektywny altruizm na takich dwóch podstawowych filarach, czyli znowu maksymalizacji owego dobra, a drugi to owa bezstronność. Czyli znowu on jest efektywny, ten nasz altruizm, właśnie dlatego, że nie chodzi o pomoc jakąkolwiek, tylko chodzi o pomoc, która byłaby z najlepszym skutkiem. I to jest bardzo ważna cecha tego myślenia utylitarystycznego, czy teraz mówimy na to myślenie konsekwencjalistyczne. Ono się nazywa właśnie tak dlatego, że główny nacisk kładzie na owe konsekwencje naszych czynów. Każdy z nas, i to mamy na szczęście w zasadzie ewolucyjnie, w sytuacji, no, w której może to zrobić, to raczej chętnie pomaga. Tak, wiemy sami po sobie, jeżeli przechodzimy obok kogoś, kto tej pomocy potrzebuje, no tam jakieś warunki zewnętrzne są spełnione, to jeżeli pomożemy, to nawet poczujemy się dobrze, tak? A nasz mózg nas za to nagradza. Ale no, w którymś momencie filozofowie zauważyli, że jakby tak trochę pluskamy się z chęcią w tych przyjemnościach pomocy, natomiast z tej pomocy niewiele albo niedostatecznie wynika. I stąd właśnie to mówienie o tym efekcie, tak, czyli właśnie o tej konsekwencji. Nie wystarczy tylko pomóc, ale należy to myślenie prowadzić w ten sposób, aby pomagać jak najlepiej. I tutaj, jeżeli chodzi o współczucie, chociażby to te wątki są bardzo ciekawe, ponieważ w tej mojej bańce myślenia to współczucie jest jednak rozumiane właśnie przez pryzmat przede wszystkim rozumu, czyli definiowane jest przez pryzmat rozumu, a nie naszych emocji bezpośrednio. I to, powiedziałabym, no jest znowu taka dosyć cecha charakterystyczna. Nieważne, czy kogoś lubisz, czy ci się coś podoba, czy tam, prawda, jakieś cię szarpie tutaj w żołądku i ściska, tylko ważne, jak ty to sobie obliczysz. W którymś momencie to nawet chyba Singer prowadził taki grant, żeby zbadać, czy efektywni altruiści nie są lepszymi matematykami. Jednym słowem, nie mają umysłów ścisłych, które by pozwoliły im te uczucia, czy też te emocje trzymać na wodzy, natomiast właśnie przeprowadzać odpowiednią kalkulację. No, wydaje się, że my już sporo wiemy o czymś takim jak psychologia pomocy, czyli wiemy, czemu chętnie pomagamy jednym, a drugim nie. To zresztą organizacje pomocowe uczą się wykorzystywać tą wiedzę, czyli na przykład, no nie wiem, jeżeli znajdujecie gdzieś ulotki UNICEF-u, to widzicie, że UNICEF w tej chwili daje zdjęcie dziewczynki, która ma imię, pod spodem jest podpisane, kim jest, ile ma lat, do jakiej szkoły chodzi, żeby właśnie na przykład sprecyzować, komu my pomagamy. Oczywiście wiadomo, że jak wysyłamy pieniądze UNICEF-owi, to nie pomagamy tej dziewczynce, mało tego, to niestety akurat UNICEF naprawdę nie jest najlepszą organizacją pomocową, nie jest zupełnie efektywny, bardzo dużo pieniędzy przepala, ale to na marginesie. Natomiast no, mówię o tym, że ta wiedza psychologiczna jest wykorzystywana przez organizacje pomocowe.
czyli właśnie musimy wiedzieć komu, musimy, dobrze byłoby, żebyśmy znali efekt naszej pomocy i tak dalej, i tak dalej. I efektywny altruizm w tej chwili właśnie rozwija te różne, z jednej strony wiedzę, a z drugiej strony te drogi pomocy, czyli po prostu bada też, jak nas motywować do pomocy efektywnej. Takie podstawowe organizacje zajmujące się tym to jest Giving What We Can, to jest oksfordzka organizacja, jedna z pierwszych. Natomiast na przykład, no oczywiście jest organizacja Singera, która jest oparta na jego książce The Life You Can Save, ale też jest organizacja GiveWell i to zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście ją odwiedzili, jej stronę. GiveWell od wielu lat już prowadzi badania, zbiera informacje właśnie od organizacji pomocowych i sprawdza, które z nich są najbardziej efektywne, jednym słowem, które najmniej poświęcają pieniędzy na, nie wiem, na przykład własną administrację, prawda, albo własnych pracowników, a z drugiej strony te pieniądze, które mają, przeznacza na właśnie ratowania zdrowia i życia innych. Tu dosyć długo taką najbardziej efektywną organizacją była na przykład Malaria Foundation albo Give Directly, te, które z jednej strony zajmowały się no, dystrybucją siatek nad łóżka i ratowały właśnie przed zachorowaniem na malarię i śmiercią, a z drugiej okazuje się, i to są też bardzo fajne badania, które są robione, że pieniądze, które się daje bezpośrednio, wcale nie są tak, jak byśmy może myśleli, nie wiem, przepijane na przykład, prawda, czy przeznaczone na uciechy, tylko są rzeczywiście wydawane na rzeczy, które te osoby, które dostają pieniądze, wiedzą, że potrzebują najbardziej. I to tam wszystko jest, co jest fantastyczne, ponieważ troszeczkę wytrąca nam ten argument, że prawda, nie wiemy, co zrobić. W tej chwili z tą wiedzą i z tymi organizacjami zajmującymi się efektywnym altruizmem już wiemy mniej więcej, bo one za nas tą wiedzę zdobywają i w zasadzie mamy wszystko podane na talerzu. Teraz to wcale nie oznacza, że efektywny altruizm jest pozbawiony problemów. Takim w zasadzie dosyć wręcz groteskowym problemem to są tak zwani longterminiści. To są filozofowie, ale też po prostu no właśnie społecznicy, którzy no, troszkę uprawiają taką futurologię, mianowicie zastanawiają się, ile ten gatunek ludzki albo no taki postludzki, tak, stąd ten posthumanizm, będzie jeszcze istniał, a ponieważ wychodzi nam, że w zasadzie może istnieć, jak się bardzo dobrze postaramy, bardzo długo, niektórzy mówią wręcz i miliony lat, gdzieś nawet w przestrzeni kosmicznej. W związku z tym powinniśmy te nasze cele wyznaczać długoterminowo, stąd long terminist, tak? Cel nie jest, nie wiem, ratowania tych tam umierających ludzi w tej chwili, tylko myślenie o tym, jak powinniśmy siebie rozwijać, jak zaradzić zmianom klimatycznym, żebyśmy mogli przeżyć nasz gatunek, czy nam podobny w przyszłości. No i to pewnie nie muszę Wam mówić, spotyka się z takim lekkim zastanowieniem, prawda? Znaczy, co to znaczy? Na ile ta futurologia tutaj nam zadziała, żeby wytłumaczyć innym, że powinniśmy na przykład w tej chwili środki pieniężne przeznaczać na te cele właśnie długoterminowe, a nie na ratowanie tych, którzy już w tej chwili żyją, w tej chwili cierpią, w tej chwili głodują, w tej chwili umierają. Więc to jest jeden taki poważny problem, ale no, tu powiedziałabym, że
ci, którzy są w tych środowiskach efektywnego altruizmu, to tu się spierają. Tu są dyskusje naprawdę bardzo ciekawe, w tym ciekawe filozoficzne i społeczne. Także jeżeli mielibyście ochotę, to można sobie to pośledzić. Drugi poważny problem to jest to, że u podstaw efektywnego altruizmu leży właśnie utylitaryzm, który, jak Wam wspomniałam, jest teorią sprawdzającą czy kładącą nacisk na konsekwencje, a nie na wypełnianie reguł moralnych w ogóle. Co to oznacza? To oznacza, że utylitaryzm zezwoli na przykład na łamanie niektórych zasad moralnych, jeśli konsekwencje tego złamania będą lepsze. I tutaj pojawił się nam taki problem Sama Bankmana. Nie wiem, czy żeście nazwisko słyszeli, ale dorobił się, bardzo młody chłopak, dorobił się ogromnych pieniędzy na kryptowalucie. No i okazało się, że najprawdopodobniej jest uwikłany w wielkie malwersacje finansowe. Był olbrzymi krach, miliardy dolarów przepadły. I on z jednej strony był taką osobą, która właśnie wspierał efektywny altruizm, wypowiadał się i mówił, że jak zarobi te miliardy, to wszystkie je przeznaczy na pomoc. Część, niewielką część już przeznaczył, ale to była niewielka część, chciał zainwestować, coś nie wyszło, ale niektórzy mówią, że to był właśnie ten błąd myślenia w kategoriach konsekwencji, a nie trzymania się pewnych dobrze ustalonych zasad. I tutaj też dyskusja jest naprawdę ciekawa filozoficznie, bo wiadomo, że od czasu do czasu, jeżeli konsekwencje mogą być nieprawdopodobnie dobre, to złamanie zasad, nawet złamanie zasad moralnych, jest dopuszczalne do tak zwanej moralności potocznej. Mieści się jakby. No ale prawda, zawsze jest pytanie o tą granicę, co można, a czego nie, czy można sobie pozwolić na coś właśnie ze względu na konsekwencje, czy nie. Także to tak bardzo ogólnie, nie wiem Julia, czy mamy jakieś takie pytania, czy nie, czy to na później. Jako, że jesteś bardzo się trzymasz czasu, to mamy 5 minut, więc jeżeli ktoś ma pytania do Kasi, to śmiało teraz proszę napisać pytania, może refleksje. O, ktoś pisze, śmiało. Ja tylko powiem, taka jest moja, ale nie tylko moja opinia, że bez podstaw zrozumienia filozofii, w tym filozoficznej filozofii danego podejścia, w którym pracujemy, na przykład w ramach danego paradygmatu terapeutycznego, tak naprawdę nie możemy wykonywać tej pracy. Filozofia dobrze zrozumiana, dobrze pojęta, może być bardzo praktyczna, może wspierać refleksyjność, myślenie krytyczne. Bo też podejścia kontemplacyjne, do których się tutaj odnosimy, mają wspierać myślenie krytyczne. Dziękuję Ci, że to mówisz i wzajemnie, prawda? To znaczy muszę Wam powiedzieć, że filozofowie nie przepadają za naukami empirycznymi, w tym na przykład nad psychologią, za psychologią, więc tutaj jest jakieś takie starcie. Ale ja myślę, że tyle ciekawych rzeczy się w tej chwili dzieje w naukach społecznych, ale również na przykład w neurobiologii, w naukach biologicznych czy ewolucyjnych, że niewykorzystanie tego potencjału jest po prostu ogromnym błędem. Tak? Znaczy nie powinniśmy jednak siedzieć tam w tych swoich własnych bańkach wyłącznie, ale zastanawiać się, jak możemy się dopełnić i w jaki sposób możemy się uczyć nawzajem.
też takim założeniem CFT, terapii skoncentrowanej na współczuciu, jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin, począwszy od antropologii, poprzez genetykę, filozofię do neuronauki. I tutaj mówimy o takim pojęciu consilience, to jest takie pojęcie bodajże Wilsona z 99 roku, czyli consiliencja integratywna nauka poprzez różne dyscypliny. Ale tutaj widzę, pytanie jest chyba, czy też refleksja do Ciebie, Kasiu? Mm-hmm. Czy jedyną krytyką longterminizmu jest to, że wprowadza on ryzyko działania na rzecz przyszłych pokoleń kosztem obecnych? Czy budzi jeszcze jakieś inne wątpliwości? O, dziękuję Ci bardzo, to jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście to nie jest bezpośrednio problem przyszłych pokoleń, bo zakładamy, że efektywny altruizm, czy my w ogóle musimy brać pod uwagę przyszłe pokolenia i mamy obowiązki względem tych przyszłych pokoleń, no stąd też chociażby, słuchajcie, nasze dyskusje dotyczące zmian klimatu, prawda, jak ograniczyć te zmiany tak, żeby inni po nas mogli prowadzić też dobre, szczęśliwe i zdrowe życie. Natomiast jest problem w tak zwanej teorii ryzyka, czyli jakby główny problem z longterminizmem jest taki, że my no tak trochę wróżymy z fusów, zwłaszcza jeśli mówimy o tych milionach lat, tak? No bo jak mówimy tam, co będzie za 50, może co będzie za 100, no to tak mniej więcej wiemy, nie wiem, co nam starczy, prawda, czy starczy nam węgla, czy starczy nam innych paliw, jak temperatury wzrosną, chociaż tu no, już widzimy, że naukowcy też nie mają pewności co do tego, że czasami te rachuby wychodzą inne i to jeszcze na dodatek dla nas gorzej. No ale mniej więcej jesteśmy w stanie to w ogóle ogarnąć. Natomiast jeżeli myślimy sobie, co będzie za 1000 lat, prawda? Ile będzie tych ludzi, jak oni będą wyglądać, na co będą chorować, jakie będą nowości technologiczne. No bo powiedziałabym, że optymiści, to wiecie, mówią nam, że jednak rozwiniemy technologię tak bardzo, że na przykład ze zmianami klimatu sobie poradzimy. Jednym słowem, że będą rozwiązania takie, które umożliwią nam powrót do dobrego tak zwanego klimatu, do takiego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Niektórzy mówią, że rozwój, nie wiem, roślin GMO, prawda, spowoduje, że nawet na pustyni ta kukurydza będzie rosła i tak dalej, i tak dalej. Także tu też bardzo dużo rzeczy się ciekawych dzieje. Także dziękuję, Daria, bardzo. To nie jest, tak jak mówię, problem przyszłych pokoleń, tylko raczej tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co powinniśmy robić w przyszłości, to i znaczy, co powinniśmy robić teraz. I też a propos tego, o czym mówisz, Kasiu, to nie, psychoterapia, również psychoterapia nie zadziewa się w próżni. Czyli tutaj wcześniej Mark mówił o potrzebie społecznej uważności, czyli nie tylko praktyce dla siebie, żeby zredukować stres, nauczyć sobie radzić lepiej z emocjami, regulować te emocje i tak dalej. Czasami oczywiście od tego musimy zacząć, czy też do tego wrócić, ale znowu nie żyjemy w próżni społecznej, jesteśmy powodowani my i nasi pacjenci szeregiem różnych zjawisk, zależymy od innych, a inni od nas, więc też w kontekście naszej pracy terapeutycznej warto te tematy brać pod uwagę. Ale słuchajcie, ile cudownych rzeczy dzieje się wtedy, kiedy my sobie właśnie z pewnych rzeczy zdamy sprawę, prawda? Czyli to ta psychologia pomocy, o której ja mówiłam, jak inaczej zaczynamy działać, kiedy zdaję sobie sprawę, jakie mechanizmy, takie no, prawda, naturalne mechanizmy stoją za moimi niektórymi wyborami, które nie są wyborami dobrymi. Dokładnie. Kasiu, bardzo Ci dziękujemy też o to, o czym Kasia mówi. Tutaj polecamy zapoznać się z teorią Kahnemana, psychologią behawioralną, zniekształcenia poznawcze, tak jak to opisuje Kahneman i inni.
Bardzo ciekawy też temat. Dziękujemy Ci, Kasiu. Będziemy jeszcze mieć możliwość spotkania i porozmawiania z Kasią dzisiaj. Będzie debata, w której Kasia będzie uczestniczyć, a także Asia Flis i Orina Krajewska. Konkretnie będzie dotyczyć debata prospołeczności. Zobaczymy, w jakim kierunku debata pójdzie, bo też jest to debata, jest to rozmowa, więc jeszcze, Kasiu, się zobaczymy. Bardzo Ci dziękujemy za wykład. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia za kilka chwil, a czasem dobrej soboty, Kasiu.